Witam serdecznie, nazywam się Albert Ciszek, jestem regionalnym dyrektorem sprzedaży firmy Massey Ferguson. Chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów na temat nowej gamy pras zmiennokomorowych, brandowanych jako Massey Ferguson. Maszyna, którą tutaj widzimy, to prasa zmiennokomorowa o średnicy belowania od 0,9 m do 1,60 m. W tym momencie jest to jedna z najpopularniejszych wersji pras zmiennokomorowych na rynku, którą możemy śmiało polecać każdemu producentowi słomy, siana czy sianokiszonki. Mamy tutaj, proszę Państwa, za nami nowość na naszym rynku. Jest to pierwsza prasa zmiennokomorowa z firmy Massey Ferguson, którą będziemy od 2018 roku sprzedawać m.in. na polskim rynku. Pierwsza rzecz, którą tutaj mamy bardzo ciekawą, jest otwierana klapa do góry, czyli proszę teraz otworzę klapę. Dzięki temu, że boczna osłona unosi się w ten sposób, mamy bardzo dobry dostęp do wszystkich aspektów technicznych prasy, czyli do codziennego smarowania, do codziennego czyszczenia. Nie ma tutaj przestrzeni, do której nie mielibyśmy dostępu w każdym momencie, kiedy tego potrzebujemy, gdy musimy coś w maszynie nasmarować czy wyczyścić. Począwszy od frontowej części maszyny, mamy bezkrzywkowy podbieracz o bardzo dużej szerokości roboczej, około 2 metrów. Cała szerokość podbieracza to 2,25 z możliwością rozszerzenia do 2,40, czyli praktycznie wszystkie uprawy, wszystkie zawiłości na polu pokonamy, nie zostawiając nic za sobą. Podbieracz jest bezkrzywkowy, najnowszej konstrukcji, można powiedzieć trzeciej generacji. Pracuje bardzo cicho, wymaga minimum codziennych czynności serwisowych. Mamy tylko dwa punkty smarne. Podbieracz jest bardzo prosty, praktycznie bezawaryjny i przede wszystkim bardzo, bardzo wydajny. Jeżeli spojrzymy troszeczkę wyżej na część, którą zaczepiamy do ciągnika, jest to regulowany, przestawiany dyszel czy zaczep, który możemy w każdej chwili dostosować do naszych wymogów. Kolejną bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o prasy zmiennokomorowe czy stałokomorowe, cechujące tylko modele premium, jest przekładnia rozdzielająca napęd, którą Państwo tutaj widzą po mojej lewej stronie. Jest to element maszyny, który rozdziela napęd na lewą stronę i na prawą stronę. Dzięki temu maszyna cechuje się większą trwałością i wymaga dużo mniej czynności serwisowych, które możemy napotkać w trakcie użytkowania. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na bardzo ważny element, który występuje w prasach Massey Ferguson. Jest to system łatwego załadunku siatki. Aparat wiążący siatką obsługuje wszystkie szerokości siatek dostępnych na naszym rynku, jak również wszystkie długości, więc nie ma problemu z załadowaniem dużej, szerokiej siatki, tak żeby nam wystarczyło na cały dzień prasowania. Aparat wiążący znajduje się po mojej prawej stronie. Jest to ruchoma rampa, którą możemy łatwo załadować siatkę na aparat wiążący. Ważnym elementem tego całego systemu wiążącego jest hamulec siatki. Nieważne jakie warunki atmosferyczne występują na polu, czy wieje wiatr, czy mamy pochyłości, dzięki hamulcowi siatka jest cały czas napięta. Dzięki temu unikamy niepowodzeń w procesie owijania siatką. Czyli można śmiało powiedzieć, że dzięki tym rozwiązaniom owijającym każda bela wyjdzie w idealnym kształcie i będzie idealnie owinięta, tak żeby ją później było łatwo zebrać, łatwo transportować i żeby nam się gdzieś po drodze nie rozsypała. Jeżeli zwrócą Państwo uwagę na te kółka po mojej prawej stronie, tutaj na dole, są to wachliwe kółka podbieracza, które ułatwiają nam pracę z prasą na polu, na nierównościach, na krzywych pokosach. Dzięki temu prowadzimy prasę ładnie i bardzo, powiedzmy tak, bardzo miękko.
kółka adaptują się do przejazdu, do nierówności naszych, do nierówności pokosów, które gdzieś tam w trakcie pracy zgrabiamy, czy w trakcie pracy powstają. Kolejnym bardzo ważnym elementem maszyny i całego procesu zbioru materiału jest rolka dociskowa. W tym przypadku jest to rolka zamieszczona tutaj tuż nad podbieraczem. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu spłaszczamy pokos i dzięki temu on szybciej dostaje się do rotora i szybciej przechodzi do komory. Dzięki temu możemy uzyskać wyższe prędkości robocze, wyższe wydajności i co za tym idzie, sprasować więcej jednego dnia, szybciej uciekając przed deszczem, czy szybciej schodząc z pola, kiedy musimy wykonać kolejne czynności, na przykład przed siewem rzepaku. Sercem sterującym prasy jest ten oto element. Jest to ta duża czarna skrzynka. Wydaje się bardzo skomplikowana. My na nią mówimy black box, ale tak naprawdę odpowiada ona za funkcje, które wykorzystujemy w procesie formowania beli, czyli za regulację zgniotu balotu, za średnicę, za ilość owinięć siatką, czy za pracę tutaj podbieracza, opuszczanie podłogi, czy składanie lub rozkładanie noży. Bardzo ważnym elementem, który wpływa też na jakość pracy i na jakość wykonywanych bel, jest ten nowy system samoczyszczący. Widoczny tutaj prosty mechanizm. Podczas otwarcia klapy i wyładunku beli zwiększa szczelinę tutaj jednego z walców. Dzięki temu materiał, pył i zanieczyszczenia, które powstają w wyniku pracy na polu, po prostu spadają na rotor. Dzięki temu za każdym razem prasa oczyszcza swój aparat wiążący, zachowując przy tym, można powiedzieć, taką świeżość. I te resztki pożniwne nie przeszkadzają nam w owijaniu materiału siatką. Jednym z najważniejszych elementów, jeśli mogę tak powiedzieć, o który rolnicy przez wiele lat pytali i bardzo, można powiedzieć, z wielką przyjemnością przyjęli takie rozwiązanie, które zostało wprowadzone dwa lata temu, jest tutaj widoczny system smarowania. Możemy to nazwać smarowaniem centralnym, ponieważ wszystkie elementy, wszystkie kalamitki umieszczone są w jednym punkcie centralnie i podchodząc do właśnie do tego systemu smarowania, za jednym razem, za jednym podejściem smarujemy lewą stronę prasy oraz prawą stronę prasy. Mamy pewność, że wszystkie łożyska są nasmarowane. Oczywiście praktycznie wszystkie łożyska na prasie są smarne i wykonując takie czynności codziennie mamy pewność, że ta prasa będzie nam służyła długie lata. Poniżej widzimy zbiorniczek na olej, który rozprowadza właśnie olej po łańcuchach, czyli to jest to tak zwane automatyczne smarowanie łańcuchów. Nowością w tym systemie smarowania jest taki filc, który zastąpił pędzelki. Jest on o tyle lepszy, o tyle bardziej korzystny z punktu widzenia tutaj oliwienia łańcuchów, ponieważ rozprowadza ten olej równomiernie i za każdym razem w takich samych proporcjach i w takich samych ilościach. Oczywiście wpływa to na żywotność łańcuchów i na to, że możemy tą prasą dłużej i efektywniej pracować. Dodam, że najważniejsze trzy łańcuchy, które wpływają na proces formowania beli i które są, można powiedzieć, kluczowym elementem nośnym czy elementem konstrukcyjnym maszyny, są to japońskie łańcuchy naprawdę wysokiej jakości, wręcz najwyższej jakości, jakie są stosowane na rynku pras stało- czy zmiennokomorowych. Zwróćcie Państwo uwagę na prosty element, ale jakże skuteczny i jakże ciepło przyjmowany już przez wszystkich rolników od, można powiedzieć, kilkudziesięciu lat. Są to te tutaj haki, jest to tak zwane mechaniczne ryglowanie klapy, mechaniczne ryglowanie komory. Co nam to daje? Daje nam to, że
nieważne jaki ciągnik, nieważne jakie warunki, nieważne jaki materiał prasujemy, komora zawsze pozostaje zamknięta. Nigdy nie zdarzy się tak, że nieoczekiwanie otworzy się delikatnie. Wówczas, jeżeli tak by się stało, nasz proces formowania beli jest zakończony i musimy po prostu ten materiał z środka wyrzucić. Tutaj system daje nam pewność i gwarancję tego, że każda bela wyjdzie idealna i każda bela będzie naprawdę w kształcie takim, jakim my sobie zakładamy. W przypadku tego modelu prasy widzimy tutaj bardzo szerokie ogumienie, które zapobiega topieniu się czy tak zwanemu siadaniu maszyny w warunkach polowych. Jeżeli pracujemy na podmokłych terenach, wówczas możemy założyć koła 20-calowe, bardzo szerokie, czyli 500 mm. Natomiast jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy uzbroić prasę w jeszcze większe koła, w jeszcze szersze, które będą tą prasę trzymać na górze, tak żeby zapobiec tworzeniu się kolein. Jeżeli popatrzymy troszeczkę wyżej, po mojej lewej stronie widzimy system odpowiadający za zgniot, czyli można powiedzieć to, co wyróżnia firmę Massey Ferguson i ten model maszyny, jest ogromny zgniot, wielka siła, z którą system hydrauliczny i system mechaniczny tworzy belę. Składa się on z dwóch elementów. Jest to sprężyna, czyli system odpowiadający za mechaniczny docisk. Jest to podwójna sprężyna, która formuje belę, która odpowiada za zgniot do 40 cm średnicy. Czyli wszystko, co do 40 cm, zawdzięczamy tej sprężynie. Natomiast wszystko, co od 40 cm do maksymalnej średnicy, wykonuje system hydrauliczny, czyli stały system nacisku, który wywierany jest na pasy przez system hydrauliki o maksymalnym ciśnieniu wewnętrznym 180 bar, tworzy nam niezwykle zagęszczone baloty, które swoją jakością, które w późniejszym użytkowaniu, tak jak siano kiszonka czy słoma, dają nam niezrównane możliwości oszczędności czasu, oszczędności materiałów eksploatacyjnych typu siatka, typu folia i naprawdę cechują się niezrównaną gęstością i bardzo wysoką wagą. Powiem Państwu z naszych doświadczeń oraz doświadczeń naszych klientów, suchy balot słomy, który jest sprasowany w żniwa, może osiągnąć wagi 400-450 kg, zdarzają się nawet większe wagi. I mówię tutaj o belce o średnicy 150 cm. Także jest to naprawdę dużo. Mając taką prasę i mając takie bele dobrze ściśnięte, jesteśmy pewni, że każdy nasz kontrahent czy firma, która chce od nas te bele kupić, czy jeżeli robimy je dla siebie, na pewno będzie, każdy będzie zadowolony, mając taki materiał, który powiedzmy ta prasa nam pozwala tworzyć. Ta piękna tutaj czerwona osłona jest zabezpieczona przed nieoczekiwanym otwarciem. Pierwszym zamkiem, który musimy otworzyć, jest ta śrubka tutaj. Ja już wcześniej ją sobie przygotowałem, tak żeby nie męczyć się z tym tutaj przed Państwem. Otwieramy kluczem lub jakimś śrubokrętem. I drugim zabezpieczeniem jest zapadka, która jest trochę wewnątrz. Czyli podchodząc, łapiąc za rączkę, otwieramy bardzo delikatnie tę osłonę, która daje nam dostęp znowu do całej lewej strony maszyny, tak żebyśmy nie mieli problemów czy z czyszczeniem, czy z czynnościami serwisowymi. Idąc dalej, widzimy tutaj dodatkowy uchwyt na siatkę. Jest to tak zwany już trzeci uchwyt, który w standardzie posiadają prasy firmy Massey Ferguson. Dzięki temu, mając już ze sobą jedną siatkę na aparacie wiążącym, drugą siatkę, którą możemy przewodzić tutaj na tej rampie,
oraz trzecią siatkę, którą załadujemy tutaj na ten uchwyt, mamy pewność, że starczy nam materiału do owijania na cały dzień albo nawet dłużej, bo mając trzy rolki siatki, wiemy, że możemy jechać w pole, możemy pracować i nie martwić się, że trzeba tej siatki dowieźć albo trzeba ją gdzieś przechowywać w ciągniku i wówczas wiadomo, że wpływa to na bezpieczeństwo, na komfort pracy, no i na nasze samopoczucie w środku. Jeżeli spojrzycie Państwo tutaj na elementy, które są umieszczone za tą naszą siatką, czy za dodatkowym uchwytem, jest to główny łańcuch prasy, który odpowiada za napęd walców. Jest to wysokiej jakości łańcuch japońskiej firmy Tsubaki, który od lat stosowany jest w prasach zmiennokomorowych produkowanych przez firmę Akko. Dzięki temu wiemy, że wiele lat bezawaryjnej pracy i bardzo wysoka jakość tych podzespołów gwarantuje nam właśnie ten niezrównany komfort pracy z maszynami firmy Massey Ferguson. Jeżeli spojrzymy wyżej, mamy unikalny system napędu pasów i napędu rolek, które odpowiadają właśnie za ruch pasów i za formowanie beli. Jest to podwójny system. Mamy dwie rolki napędowe. Jedna z nich jest gumowa, druga z nich jest metalowa. Jest to opatentowany system przez firmę Akko, który wykorzystujemy od dawna we wszystkich maszynach zmiennokomorowych. Dzięki temu, że w każdej prasie zmiennokomorowej stosujemy podwójny system napędu, czyli to, co widzimy tutaj u góry, mamy pewność, że wszystkie rolki, wszystkie pasy są napędzane w sposób jednostajny. Mając na uwadze komfort pracy operatora, żeby nie trzeba było opuszczać ciągnika, jeżeli nasza prasa się zablokuje, czyli to praktycznie kiedy się zapcha, każda prasa, czy zmiennokomorowa, czy stałokomorowa, sygnowana logiem Massey Ferguson, jest wyposażona opuszczaną i amortyzowaną podłogę, czyli można powiedzieć dwa w jednym. Z doświadczenia mówiąc, 80% mniejszych zatorów, które napotykamy, które mogłyby wpływać na szybkość pracy i na efektywność, jest eliminowana przez system Flex, czyli ta część mechaniczna. Za tą część mechaniczną odpowiada sprężyna, która pracuje niezależnie od operatora, czyli każdy mniejszy zator eliminowany jest poprzez ugięcie się tej podłogi. Zakres pracy podłogi to około 5 cm. Zwiększa się szczelina, wówczas większość tych mniejszych zatorów przepychana jest do środka. Operator nawet o tym nie wie, po prostu podłoga pracuje. Natomiast jeżeli dojdzie już do dużego zapchania, złapiemy jakąś kępę trawy czy większą ilość słomy, za to odpowiedzialna jest część hydro, czyli jeżeli już musimy się zatrzymać, musimy rozłączyć napęd, ponieważ prasa nam się zablokuje, wystarczy nacisnąć jeden guzik na sterowniku, wystarczy uruchomić system hydrauliczny, wówczas ten siłownik opuści nam podłogę, zwiększy nam szczelinę pod rotorem maksymalnie i wówczas praktycznie każdy zator po ponownym włączeniu wałka WOM przejdzie do komory prasy. Także operator nawet nie musi wysiadać, po prostu musi poświęcić kilkadziesiąt sekund, żeby zatrzymać pracę, opuścić podłogę i jeszcze raz uruchomić maszynę i jechać dalej.